Dobry dzień wszystkim, nazywam się Łowca Much i zamierzam dziś odsłonić kulisy powstania takiej oto Halloweenowej ramy, której użyłam do stworzenia filmiku, do którego link znajdziesz powyżej. Będzie to raczej luźny poradnik z mojej strony, z pewnością chciałabym, żebyście potraktowali to jako inspirację, a nie sztywny szablon. Bez zbędnego przedłużania przejdźmy do zbierania materiałów. Podstawę stanowią dwa duże, prostokątne pudła po pająkach lub kończynach waszych ofiar. Poza tym arkusz czarnego i zielonego brystolu, pomarańczowa bibuła, pędzel z paletą, oślepiająca latarka, czarne rękawiczki, takie jakich używacie podczas pozbywania się ciał, papier toaletowy, plastikowe mączka kulki, czarna i biała gumka elastyczna lub mulina, czarna nić sieci arachne, biała tkanina, w moim przypadku dzianina, szpilki od laleczki wudu waszego ex, jakieś papiery, najlepiej gazety, w których Halloween zdaje się trwać przez okrągły rok, suche gałązki, ja zebrałam je z osiedlowej jarzębiny, zielona włóczka, poświęcona ziemia z cmentarza, do tego oczywiście niezbędnik majsterkowicza, czyli porządne nożyczki, długopis, ołówek, linijka, taśma klejąca do uściszenia ofiary, klej cer, czarny flamaster, biała kredka i takie tam. Fiuh, mam nadzieję, że niczego nie pominęłam. A nawet jeśli, pełną listę materiałów wraz z miejscami, gdzie możecie je kupić, znajdziecie w opisie filmu. Zaczynam od wspomnianego na samym początku wyższego pudełka, odcinając jego górę i boczne skrzydełka. Następnie zajmuję się otworem, przez który będę sterować figurkami. Układam ich zadnie nogi mniej więcej w jednej linii i odrysowuję ją długopisem. Potem z pomocą linijki określam wysokość dziury, łączę to w pełen prostokąt, po czym pozostaje już tylko wyciąć otwór nożyczkami. Polecam najpierw ostrożnie wbić się po środku kształtu, po czym zejść na właściwą linię. Brzegi pozostają dość mocno wychrębolone, ale nie ma to dla nas większego znaczenia. Następnie odmierzam trzy wymiary pudła. Wysokość, szerokość oraz głębokość. Albo raczej próbuję to zrobić, Harry Potter był bowiem żywo zainteresowany moją pracą. W końcu jednak z pobranymi wymiarami podchodzę do złożonego na podłodze brystolu. Odrysowuję białą kredką krawędzie i wycinam spore kawałki na pokrycie boków, spodu oraz tyłu pudełka. Czer nie dość, że pasuje klimatem do święta, to dobrze kryje wszelkie defekty. Jak na przykład ślady pazurów. Nu. Wiecie, co jest jeszcze straszniejsze? Aż 80% z was nie subskrybuje kanału Łowcy Much, więc kliknij to teraz. Jeśli nie po to, by jakkolwiek wynagrodzić mi te kilkadziesiąt godzin pracy, to po to, by mój kot dalej mógł mnie męczyć. Z góry dzięki. Jak się pewnie domyślacie, nie pozostaje tu nic innego, jak przykleić go do ścian pudła. Wpierw pokrywam je dokładnie po kolei porządną warstwą kleju, zwracając uwagę zwłaszcza na brzegi, po czym mocno przyciskam do nich papier. Warto go sobie wcześniej posortować na kawałki do boków itd. oraz zwracać uwagę na to, w jaki sposób go przyklejacie i którą stroną, żeby się nie pomylić. A to serio jest łatwiejsze niż się wydaje. Potem wycinam jeszcze wcześniejszą dziurę w papierze i tak prezentuje się gotowa scena. Dalej zabrałam się za wykonanie halloweenowych dyniek. Pierw bierzemy kartkę, możemy ją podrzeć na kilka części dla ułatwienia i mocno zgniatamy. Powstałą kulkę owijamy wcześniej uciętym kawałkiem bibuły, tak aby nie było żadnych prześwitów. Technika owijania zdecyduje o końcowym efekcie. Tutaj zgniecione na odwal kontrast spokojne, przemyślane uplatanie. Wystające kawałki można przykleić do reszty klejem. Normalnie odcięłabym ten kapelusz, ale bardzo mocno mi się podoba jego wygląd, więc związuję tylko górę nicią, tak jak i wy powinniście to zrobić w przypadku swoich dyń. Do drugiego straszydła przyciepię ja u gry gałązkę jarzębiny. Czas na zrobienie liści. Oczywiście możesz wydrukować pierwszy lepszy gotowy szablon z internetu, przykład zostawiam w opisie. Na mnie ciążyła presja czasu, więc z myśleniem nie było u mnie najlepiej i poszłam naokoło. Najpierw rysuję mniej więcej kształt liścia dyni, po czym wycinam go i odrysowuję od niego jako od szablonu kolejne listki, poprawiając niektóre krawędzie. Kiedy mam gotowe liście, pozostaje już tylko dodanie żyłek czarnym flamastrem i przyklejenie ich do dyni. Dla większej dodatkowo wycięłam kręcony zielony pasek, żeby zakryć czarną nitkę pod spodem. Ostatni etap to dodanie strasznych buziek. Owijam najpierw kawałkiem brystolu dynię, żeby dopasować do niej wielkość minki, po czym zabieram się za dokładniejsze rysowanie oczu oraz paszcz. Potem wycinam przygotowane fragmenty i zwyczajnie przyklejam je na bibułę. Gotowe! Kolejny element dioramy to te urocze pajączki. Urocze i równie łatwe w wykonaniu. Biorę czarną, elastyczną gumkę, ucinam ze 2 cm i rozkładam ją na części pierwsze. Maleńkie sprężynki i kawałki gumki. Oba nadają się do wykonania nóg. Jest to dość satysfakcjonująca i mozolna, ale wbrew pozorom niezbyt precyzyjna robota. Klejcer świetnie je trzymał, mogłam swobodnie obracać kulkę w rękach. Przeżyły nawet potem mocny atak kotyła w nocy, więc nie masz się o co martwić. Latających oczek nie miałam na stanie, więc je również zrobię z kleju. Potrzeba kilka godzin, żeby wysechł, więc na ten czas lepiej zostawić je z odpowiedniej pozycji w miejscu, w którym pająki nie będą miały szans się przewrócić i dostać łapy kota. I to tyle. Finito. Z kolei z białej gumki utkałam pajęczynę. Nić okazała się zbyt mało wytrzymała. Wybaczcie, że nie pokazałam tego tutaj dokładnie, musiałam się skupić na pracy, ale generalny zamysł jest taki, że związuję z sobą trzy kawałki materiałów przedstawione w rysunku sposób, po czym dodaję kolejne nici w poprzek bazy.
Jest to prosta i szybka metoda, a gumka ze względu na swą elastyczność jest łatwa do wiązania. Pamiętajcie tylko, żeby robić to na dwa słupy, w przeciwnym wypadku będzie się zsuwać. Tak zrobioną pajęczynę przyczepiłam do pudełka w kilku strategicznych miejscach za pomocą szpilek, łącząc ze sobą dwie graniczne linie, aby utworzyć okrągły kształt. Jak sobie teraz tym myślę, łatwiej byłoby użyć magnesów i byłoby mniej pokutych palców. W każdym razie, teraz wystarczy już tylko osadzić na pajęczynie lokatorów. Do niektórych pajęków przykleiłam wcześniej kawałki gumki, żeby móc je powiesić. Inne położyłam zwyczajnie na ziemi. Grub afflatus, czyli po angielsku weny. Jestem bardzo ciekawa, kto załapał aluzję. Zrobiłam z kawałka wolnego kartonu. Po wycięciu pomalowałam go szarą farbą, a czarnym mazakiem zrobiłam napis. Myszek jako finalny akcent to drobno pocięta włóczka na kleju. Całość przyklejam do podłoża z tyłu i dodaję trochę pokruszonej ziemi naprzód, aby wyglądało to jak prawdziwy grób. Zostali nam jeszcze oczywiście główni bohaterowie. Robienie konia duchów zaczynam od wycięcia odpowiedniego płata białej tkaniny dla każdego z nich. Stawiam je obok i nakładam na nie materiał. Staram się mniej więcej odrysować kształt flamastrem, tak aby kopyta i ogon pozostały odkryte, po czym wycinam kawałki. Dalej przyda nam się więcej szpilek. Odpowiednio fałduję dzianinę na koniu i spinam ją igłą. Zazwyczaj w dwóch miejscach, pod szyją i na brzuchu. Trochę pokombinowałam i staram się ukryć srebrne końcówki szpilek w białych płachtach, ale niektóre miejsca i tak musiałam pomalować na czarno. W sumie te wystające kolce są dodatkowym mrocznym atutem duchów. Na koniec domalowuję im wielkie oczy oraz chrapy. Nasze straszne trio gotowe. Tak prezentuje się kompletna diorama. Spytacie, gdzie się podziało drugie pudełko? Cóż, jakoś musiałam poruszać figurkami podczas nagrywania, prawda? Temu właśnie służy otwór w podłodze dioramy. Na początku próbowałam ją gdzieś powiesić za pomocą lin rodem z księżniczki zwierzy, ale po chwili popukałam się w czoło i pod nią postawiłam po prostu drugie pudło z wyciętą sporą dziurą w suficie. Do środka włożyłam resztę brystolu, założyłam czarne rękawiczki i jestem gotowa do pracy. Serio, nie pytajcie mnie, jak ja to zrobiłam. Sama nie mam pojęcia, pod jakim kątem musiałam wygiąć ręce i jakim cudem byłam w stanie utrzymać trzy konie naraz, a do tego zsynchronizować ich ruchy. Mój kręgosłup jeszcze długo dziękował mi za te wigibasy. Tak z grubsza wyglądało moje studio. Finalnie, po kilkunastu godzinach pracy, składaniu i lekkiej obróbce klipów, mogę wstawić filmik na kanał. Jak na tak ekspresowe wykonanie i pierwszą dioramę ever, jestem z niej bardzo zadowolona. Link do efektu końcowego zostawiam Wam u góry, a tymczasem lajkujcie, subskrybujcie ten film i dajcie znać w komentarzu, czy był przydatny. Do zobaczenia!